Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serca Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Eucharystia jest życiem. Eucharystia to życie. Eucharystia to życie Kościoła. Piękne hasła, idealnie nadające się na parafialną gablotę. Piękne hasła nadające się na hasła duszpasterskie. Ale czy można uczynić swoje życie eucharystycznym? Czy można Eucharystię uczynić stylem i sposobem swojego życia? Żeby nie było tylko to, w czym uczestniczymy, w co wchodzimy, ale z czego wychodzimy, ale co staje się całością naszego życia. Czy Eucharystia nas może uczyć życia? Takiego życia, które będzie sprawiało, że będziemy przemieniać się, zamieniać się w Niego. Eucharystia to prostota. Eucharystia to odkrycie prostego znaku. Znaku, który jest przede wszystkim obecnością. Eucharystia to nie jest działanie, to jest obecność. Bóg, kiedy się objawia Mojżeszowi w krzaku ognistym, który płonie, a nie ulega zniszczeniu, bo Bóg nigdy nie ma nic wspólnego z destrukcją, objawia swoje imię i mówi: Jestem. To jest moje imię, tak mnie rozpoznacie, takiego mnie będziecie doświadczać. Jestem. A my byśmy chcieli, żeby Jego imię było działam, który działam. Żeby był Bogiem, który robi, którego doświadczamy bardziej w działaniu niż w obecności. Ale kiedy idziemy za takim Bogiem, który, za takim Mesjaszem, który bardziej działa niż jest obecny, staniemy jutro przed Herodowym pałacem i krzykniemy Barabasza. Bo Barabasz jest Mesjaszem.
który działa, który walczy, który jest skuteczny, który przynajmniej coś robi. Eucharystia i życie, które jest Eucharystią, które jest w stylu eucharystycznym, to jest życie, gdzie prymat jest w obecności, a nie w działaniu. Bo to jest o wiele trudniejsze, bardziej wymagające, o wiele trudniej być, o wiele łatwiej działać. Chociaż tak nam się bardzo często wydaje, że możemy dla kogoś zrobić więcej, kiedy dla niego coś działamy, kiedy dla niego robimy. Ale są takie momenty w życiu, są takie chwile, są takie momenty naszej bezradności. I wydaje się, że doświadczamy tego także i w tych ostatnich tygodniach i miesiącach, że musimy odkrywać bardziej moc w obecności niż w działaniu, kiedy nie wiemy czasem, co zrobić. Kiedy wchodzisz w życie, które jest eucharystyczne, prymatem twojego życia jest bardziej obecność i takiego Boga doświadczasz w swoim życiu, który w każdym miejscu, w każdym czasie jest i nie ma bezbożnych miejsc, bo każde miejsce tej planety jest tak samo jak taki dobry tort nasączony spirytusem, jest tak samo mocno nasączony obecnością Boga, Jego jestem. Bez względu na to, czy to czujesz, czy tego nie czujesz. Bez względu na to, czy sobie może w ostatnim czasie powiedziałeś, Boga nie ma w moim życiu. To, co słyszę, czego doświadczam, co widzą nasze oczy, co słyszą nasze uszy, jakie docierają do nas wiadomości. Łatwo ulec takiej pokusie, żeby powiedzieć, nie ma Go, zapomniał o nas, stracił kontrolę nad rzeczywistością. Kiedy twoje życie jest eucharystyczne, odkrywasz po prostu obecność. Jego imię jestem. Eucharystia i przyjęcie Eucharystii to jest usłyszenie w swoim życiu, w swoim ciele Jego imienia jestem. Eucharystia to też odkrycie czegoś, że ten dar, z którym przychodzi Bóg, jest prosty, banalny, nie jest w żaden sposób spektakularny. Nie jest taki bizantyjsko-licheński. Nie ma tam żadnego poklasku. Nic się nie błyszczy. Chleb, który za chwilę przyjmiemy, jest prosty i ubogi. Jest najtańszą rzeczą w tym kościele. Ja to sobie policzyłem. Średnio 1000 komunikantów kosztuje 15 zł. Paczka komunikantów, których używamy do Eucharystii, średnio kosztuje 15 zł. Przy dobrym hurtowym zamówieniu można zejść do 12-11. Czyli jeden komunikant to grosz z hakiem. Niech ten hak ma 4. Może niecałe 1,5 grosza. Wszystko w tym kościele jest droższe. Wszystko na tym ołtarzu ma większą wartość niż ten chleb. I taki jest Bóg. Przychodzi w tym, co najdrobniejsze i wydaje nam się najtańsze w życiu. Przychodzi jak jeden grosz, po który nawet się nie chcesz schylać. Jest najmniejszy ze wszystkiego, co tu jest. To jest odkrycie Boga. Kiedy przychodzi przez najprostsze i takie znaki, w których my już nie zauważamy. To nie jest problem z Jego obecnością, tylko w tym, że nie widzimy Go w tym, co najprostsze. W tym, co takie groszowe w naszym życiu. Czemu już nie nadaliśmy wartości, albo wartość odebraliśmy. Przychodzi w tych wszystkich ludziach, którym odebraliśmy wartość i godność. Przychodzi przez te wszystkie sytuacje, o których sobie mówimy, nie, w nich nie ma Boga. Przez te wszystkie wydarzenia naszego życia, naszej historii, o których sobie powiedzieliśmy, tam Boga nie było. Za 50 godzin, za 50 godzin w noc paschalną wyśpiewamy hymn, psalm 118.
gdzie będziemy śpiewać, że Bóg jest tak wielki, że z tego, co my odrzucamy, kamień, który odrzucili budujący, z tego czyni fundament naszego życia. Być może wiele razy odrzuciliśmy Jego obecność w naszym życiu, bo nam się wydawało, że przyjdzie właśnie przez to, co wielkie, działające, spektakularne. On przychodzi przez chleb, który kosztuje ledwie grosz. I tylko w tym chlebie jest, w tym kościele. Tylko w tym, co ma najmniejszą wartość. Także odkryjesz go w sobie, w tym, co być może myślisz, że ma najmniejszą wartość w tobie, co odrzucasz całe życie. A Bóg chce to brać i czyni z tego fundament. I to jest cud w naszych oczach. I to jest cud Paschy. Że Bóg to bierze i na tym chce budować. Bierze to i chce ci przez to pokazać swoje jestem. Może trzeba się schylić. Może trzeba coś podnieść w swoim życiu. Może samemu się trzeba wyprostować. A może trzeba właśnie zejść trochę niżej. Tak jak Jezus, który obmywa uczniom nogi. Schodzi i zbliża się w takie miejsce, w którym generalnie temu się nie przyglądasz. Bóg jest zawsze zaskakujący i uwielbia prostotę. Myślę, że gdyby żył dzisiaj Jezus, spokojnie byłby projektantem mebli w Ikei. On uwielbia proste rzeczy i proste formy. Bo sam jest prosty. I prostota jest Jego pięknem. Prostota i pokora to są drzwi Boga na ten świat. Tak jak przychodzi do nas właśnie w najprostszym znaku jedzenia. Mamy Boga, który jest do jedzenia. Mamy Boga, który jest do picia. Prościej się nie da. Być może za prosto. Być może całe życie się rozglądamy za Nim i Go szukamy, a On jest bliżej niż nam się wydaje. Życie eucharystyczne to też odkrycie tego, że wszyscy jesteśmy równi. Bo Eucharystia nas uczy, że wszyscy w Kościele, wszyscy jak tu jesteśmy, bez względu na to, gdzie stoimy, gdzie siedzimy, w co jesteśmy ubrani, jakie ciągną się za nami zasługi albo tytuły, wszyscy będziemy jedli z tego samego. Nikt z nas nie dostanie lepszego chleba ani gorszego. Nikt z nas nie dostanie Boga więcej, nikt nie dostanie Boga mniej. Kiedy twoje życie jest eucharystyczne, odkrywasz Kościół innych ludzi jako równych sobie. Wspólnotę braci i sióstr, gdzie nie jesteśmy sędziami, oskarżycielami, gdzie się nie oceniamy, gdzie nie sądzimy po pozorach, ale właśnie przez to, że dostajemy z tego samego stołu ten sam chleb, wszyscy odkrywamy naszą wartość w Kościele. Bo nasza wartość w Kościele to nie jest to, co my robimy, ale kim jesteśmy. Dzięki temu Eucharystia może stać się sposobem naszego życia. Już nie tylko hasłem, nie tylko liturgią, na którą wchodzimy i z której wychodzimy, ale stylem życia. Eucharystia zawsze sprawi, że będziemy wysłani w drogę. Paradoksalnie dzisiaj jest jedyna liturgia, jedyna Eucharystia, w której nie usłyszymy: idźcie, wyjdźcie stąd. Ale właśnie życie eucharystyczne to jest życie, które cię zawsze wypchnie na zewnątrz. Nie zamknie cię od ludzi. Nie sprawi, że będziesz żyć w getcie, że się będziesz bał świata. Ale w ten świat pójdziesz jako najpiękniejsza, najcudowniejsza monstrancja, jaką ma Kościół. Bo kiedy z nim wychodzisz, kiedy masz go w środku, to odbywa się najpiękniejsza procesja w twoim życiu. Na twoją klatkę do twojego domu znów tam nie ma nic spektakularnego. Ale kiedy widzisz swoje dzieci, kiedy widzisz swoją żonę, kiedy widzisz swojego męża, musisz zobaczyć, że ma Chrystusa w sobie. I kiedy chrapie, to nie duś go poduszką. Nie trząchaj. Uszanuj.
Monstrancja chrapie. Kiedy widzisz swoją żonę, uklęknij i ucałuj. Bo to najpiękniejsza monstrancja, ten, który jest w niej, jest jeszcze piękniejszy. Eucharystia zmienia życie. Takie życie, że staje się po prostu stylem. Eucharystia staje się stylem, jakością naszego życia. Taką jakością, przez którą jesteśmy szczęśliwi i pełni. Bo tego pragnie Chrystus. Tego pragnie tej nocy. Abyśmy mieli pełnię życia. Przez Jego obecność, przez Jego służbę, przez to, że nas karmi samym sobą. Żyjcie Eucharystią. Bądźcie Eucharystią.